Szanowni Państwo, witam serdecznie. Kurz bitewny po wyborach, jak sądzę, już opada. Niektórzy jeszcze w amoku wyborczym w dalszym ciągu żyją. My chcemy zająć się sprawami bardziej konkretnymi, które nie mogą być też i odkładane. Cieszę się, że pan Albert Kurkowski zgodził się zostać pełnomocnikiem zajmującym się ochroną zwierząt. Bardzo mi się cieszył, żeby kiedyś przepisy prawne pozwoliły na powołanie rzecznika praw zwierząt, ale to wymaga zmiany stosownych ustaw. W związku z tym to, co jest możliwe, powołanie pełnomocnika jest tym krokiem, który podjąłem. I myślę, że sprawy dotyczące ochrony zwierząt, a przecież nie sądzę, w głowie mi się nie mieści, żeby byli ludzie, którzy nie chcieliby chronić zwierząt, którzy z powodów jakichś osobistych niechęci, czy też głupoty chcieliby szkodzić zwierzętom. Jednak trzeba dokonać również pewnej analizy stanu w Polsce, różnych konfliktów, które niestety obserwujemy, dotyczących zwierząt, i spróbować zaproponować rozwiązania prawne, chociaż często jest tak, że prawo nie jest w stanie wyregulować wszystkich skomplikowanych zjawisk, to jednak spróbować naprawić, doprecyzować różne obszary prawa, które wydaje się tego potrzebują. W podejściu do zwierząt jest wiele różnego rodzaju podziałów i konfliktów. Coraz bardziej narasta konflikt między rolnikami, hodowcami zwierząt, a organizacjami, które mają prawo, by według swojego uznania te zwierzęta prawowitym właścicielom odbierać. Jestem przekonany, że chociaż taki zapis w ustawie jest, jest to pewnego rodzaju wynaturzenie prawa. I mówię to bardzo otwartym tekstem. Właściciele zwierząt są jedyną grupą społeczną, których własność, zwierzę jest ich własnością, może być zabrana przez innych obywateli, a nie przez przedstawicieli państwa. Jest to rzecz kuriozalna. Ja nie kwestionuję dobrej woli bardzo wielu obrońców zwierząt. Chcę wierzyć i wierzę, że to są ludzie szlachetni. Ludzie, którzy z pasją, oddaniem starają się poprawić los, byt zwierząt, czy gospodarskich, czy towarzyszących, czy w ogrodach zoologicznych. Robią to z przekonaniem. I bardzo im za to dziękuję. To pozwala wierzyć w ludzkość, w empatię, w wysokie cechy człowieczeństwa. Jednak ilość skarg przychodzących już w tej chwili również do pana pełnomocnika od osób poszkodowanych, pokrzywdzonych, którym odbiera się zwierzęta, osób czujących się głęboko tym dotkniętych, upokorzonych. Również skargi, które wprost określają, że jest to dochodowy biznes dla niektórych z tych organizacji, nie mający nic wspólnego z faktyczną ochroną zwierząt, raczej ze związanymi z tym dochodami. To jest jeden z podziałów. Inny dotyczy trybu odbierania tych zwierząt, warunków, jakie powinny być przestrzegane w schroniskach dla zwierząt, czyli tej części organizacyjno-technicznej zwierząt, które są odbierane bądź porzucane przez właścicieli, bo niestety to zjawisko również obserwujemy. Oskarża się często rolników o brak empatii dla zwierząt, o to, że te zwierzęta traktują instrumentalnie. Ja bym się bardzo hamował z tego typu określeniami i proszę również, żebyście Państwo mocno się zastanowili nad takimi prostymi oskarżeniami. Bo czym wytłumaczyć
wyrzucane do lasu czy przywiązywane do płota schroniska zwierzęta, nie przez rolników, przez ludzi wyjeżdżających na urlop. Przez ludzi, którzy się nabawili tym swoim ponoć bratem mniejszym. Już im to przeszkadza. To nie rolnicy. Rolnicy w swojej zdecydowanej większości dbają o zwierzęta, bo to jest również ich potrzeba serca, ale również ich konkretny interes. Nie sądzę, żeby w sposób świadomy, zamierzony szkodzili zwierzętom. Ja poprosiłem pana Alberta, by dokonał pewnej oceny stanu prawnego ochrony zwierząt w Polsce, zarówno w zakresie ustawy o ochronie, ale również rozporządzenia ministra dotyczącego warunków w schroniskach dla zwierząt, instrukcji, która określa warunki, które tam powinny być spełnione, a również w kontakcie z przez siebie wybranymi ekspertami i bardzo dziękuję, że taki zespół ekspertów powstaje we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, z Głównym Lekarzem Weterynarii, będziemy chcieli zaproponować zmiany, czy na poziomie rozporządzeń ministra, czy rządu, czy też, co zapewne bardzo trudne, bo rozbuchane emocje wobec ochrony zwierząt sprawiają, że znalezienie kompromisu jest bardzo trudne, ba, część organizacji z sobą nie rozmawia. To są organizacje, osoby w tych organizacjach głęboko z sobą skłócone, skonfliktowane. Zdarza się, że wezmę udział w spotkaniu pod warunkiem, że tego nie będzie w spotkaniu albo tamtego i odwrotnie. To pokazuje, jak to jest złożona materia. Dostrzegam również, bo przecież prowadzę samodzielnie również rozmowy, nie tylko, jak to młodzież mówi, zwaliłem wszystkie problemy na pana pełnomocnika, ale przecież spotykam się z wieloma ludźmi zaangażowanymi w ochronę zwierząt i dostrzegam często nieporadność, ba, elementarny brak wiedzy na temat kondycji zwierząt, ich wyglądu, oceny stanu ich zdrowia i innych parametrów, które mogą być brane pod uwagę przez tych, którzy chcą zwierzęta odbierać, uważając, że dzieje im się krzywda. Rozmawiałem niedawno z jedną z bardzo zaangażowanych posłanek w sprawy ochrony zwierząt i ona sama z pewnym zawstydzeniem przyznała, że kiedy była w gospodarstwie u rolnika, który zajmował się hodowlą bydła i widziała, jak to ona określiła, grube, tłuste, zadbane krowy i obok krowy chude, była przekonana, że ten rolnik czyni tym krowom krzywdę. I z rozbrajającą szczerością stwierdziła, że nigdy nie słyszała o tym, że są rasy mięsne, które właśnie są owinięte mięśniami, które są okrągłe, by jej poetyki w dalszym ciągu używać, które wyglądają lepiej. I rasy w typie mlecznym, szczególnie rasa holsztyno-fryzyjska, może na taki obraz zasłużyć, to są krowy bardzo chude, o bardzo dużych wydajnościach, które zdaniem tej pani poseł, a jestem przekonany, że bardzo wielu nie znających się na hodowli zwierząt gospodarskich aktywistów prozwierzęcych, byłyby uznane za krowy zabiedzone, wychudzone, które może należałoby rolnikowi odebrać. One po prostu takie są. Inny przykład. Przykład pokazujący, żeby to jeszcze głupotę, to jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, brak wiedzy, ale złą wolę również w tej walce politycznej, która się toczy.
sprawa stadniny w Janowie, działalności dwóch posłanek Platformy Obywatelskiej, które wprost powiedziały, że nie o żadne konie chodzi ani o stadninę, tylko jest to czysta polityka. Czyli zwierzęta stają się elementem polityki. Uderzenia, czy to we mnie, czy w rząd, czy nawet nie do końca wiem w kogo. I pokazywanie jako przykład stadniny posiadającej kilkaset koni w różnym wieku, w różnej kondycji, w różnym stanie zdrowia, bo wyobraźcie sobie Państwo, że zwierzęta również chorują, również się starzeją. Pokazywanie sektora koni starych, które w stadninach dożywają swoich dni, które nie wyglądają pięknie, które mają wady, mają defekty wynikające z ich życia, z wieku, z naturalnych procesów zachodzących w organizmach tych zwierząt. I kiedyś użyłem porównania, że szanowani przez nas, kochani, starsi ludzie też nie zawsze pięknie wyglądają. Spotkał mnie za to straszny hejt. To chcę to powtórzyć. Te konie wyglądają tak, ponieważ to jest naturalny stan ich organizmów w tym wieku, w tej fazie ich życia. I pokazywanie tylko takich jako symbolu stadniny w domyśle, w sugestii błędów, które tam zostały popełnione, świadczy bądź to o głupocie, bądź po prostu o złej woli w wykorzystywaniu zwierząt do brutalnej polityki. My nie będziemy chować głowy w piasek. Chcę, korzystając z życzliwości i pomocy pełnomocnika, człowieka znającego zwierzęta, warunki, w jakich powinny żyć, ich naturalnych zachowań, potrzeb, behawioru, chcę podjąć próbę, mam nadzieję, że udaną, chociaż przeciwników uporządkowania spraw ochrony zwierząt w Polsce zapewne jest wielu, bo w tym, przepraszam za wyrażenie, bałaganie prawnym, w tym pomieszaniu, w tym braku precyzji są zapewne tacy, którzy się bardzo dobrze czują. Chcemy dokonać uporządkowania, doprecyzowania zapisów w ustawie o ochronie zwierząt, które będą szły w kierunku certyfikowania czy też określenia, jakie kwalifikacje, jakie kompetencje potwierdzone powinni mieć ci wszyscy, którzy deklarują chęć pomocy zwierząt i w imieniu państwa chcieliby mieć prawo ingerowania w te zwierzęta i możliwość ich odbierania. To muszą być ludzie, którzy mają odpowiednią wiedzę, żeby nie pomylili krowy mięsnej z krową mleczną. Nie pomylili najlepszych super czempionów, znakomitych krów, z których słynie również polska hodowla bydła, z których jesteśmy dumni, z krowami zabiedzonymi, zapuszczonymi, ich zdaniem świadczącymi o złym traktowaniu. Musimy doprecyzować zasady funkcjonowania schronisk. Te przepisy są dość już archaiczne. Świat biegnie, świat się zmienia i trzeba przejrzeć zasady obowiązujące w schroniskach, wymagania, warunki, przestrzeń, powierzchnię, sposób utrzymania, leczenia, żywienia itd., itd. Może trzeba dokonać zmian w tym obszarze.
To jest moja prośba również do pana pełnomocnika, żeby, zresztą już z tego co wiem, to już tych analiz dokonuję, żeby również zaproponować określone rozwiązania. Jest potrzebna większa współpraca również z tymi, którzy niewątpliwie znają się na zwierzętach, czyli z lekarzami weterynarii, z inspekcją weterynaryjną. To jest instytucja państwa, którą wzmacniamy, która w imieniu państwa zajmuje się wszystkim, co jest związane ze zwierzętami. Trzeba również wzmocnić inspekcję, jej oddziaływanie i jej odpowiedzialność za stan zwierząt w Polsce. Jest zapewne potrzebna, i to przekracza możliwości tylko Ministerstwa Rolnictwa, chociaż chcemy odegrać ważną rolę również w tym obszarze, jest potrzebna szeroka edukacja społeczna dotycząca zwierząt. Wielu ludzi, myślę, że nie tyle nawet ze złej woli, jakichś negatywnych swoich emocji, wyżywania się na zwierzętach, czasami po prostu nie wie, jak te zwierzęta należy traktować, jak o nie dbać. To dotyczy i tych, jak to się mówi, milusińskich, czyli zwierząt towarzyszących, którymi czasami dzieci się już nacieszą i nabawią i ktoś wyrzuci z okna samochodu. Ale również dotyczy to rolników. To jest kwestia również wyjaśnienia, wyedukowania, wytłumaczenia samorządowcom, gminom, jakie zasady powinny obowiązywać wobec zwierząt bezdomnych, tych, które powinniśmy w sposób godziwy zabezpieczyć. To jest odkładane od wielu lat, nieruszana, bo protesty, sprzeciwy. Pamiętam to jeszcze jako poseł opozycji sprzed kilku lat. Dyskusje się toczące, kwestia oznaczenia, czipowania zwierząt, które rozwiałyby również wszelkie wątpliwości, czyje to jest zwierzę. Kto ma moralny, ale również prawny obowiązek zajęcia się tym zwierzęciem. To należy wprowadzić, przesądzając również, kto będzie prowadził bazy danych, ponieważ jak sięgnę pamięcią, to głównie chodziło o to, kto na prowadzeniu tych baz danych będzie zarabiał kolejne pieniądze. To nie jest sprawą najważniejszą. Najważniejsze jest to, żeby te zwierzęta były identyfikowalne, żeby była historia ich życia i ustalenie właściciela. Tak więc, proszę państwa, pracy przed nami dużo. Z podziwem patrzę na pana Alberta, że pomimo tego, że już zaraz od razu od powołania spadł na niego hejt podobny jak na mnie, imputowanie złej woli, jakiegoś kombinowania, cwaniactwa, które ma odwrócić uwagę, które ma rozmyć problem, to nie ze mną, to nie do mnie uwagi. Ja chcę ten problem rozwiązać. A złośliwości różnych mediów, nie chcę nikomu reklamy ani te reklamy robić, ale wspomnę choćby OKO.press, głęboko nieobiektywną przybudówkę Gazety Wyborczej, która nigdy niczego sensownego nie zaproponowała, natomiast lubuje się w atakowaniu innych. No, niech im Pan Bóg wybaczy. Jestem przekonany, że wspólnie, również przy pomocy organizacji społecznych, ale również środowisk związanych i ze zwierzętami, z obroną zwierząt, z rolnikami, hodowcami zwierząt, że wspólnie razem w pewnej otwartości i szczerości sprawimy, że zwierzęta w Polsce będą bardzo dobrze się miały, będą zadbane, będą tymi istotami, o które każdy człowiek, każdy tak powinien, dba. Wprowadzamy również zachęty finansowe, nie tylko rozliczenia, nie tylko penalizacje, czy też inne formy karania. Przecież znakomitym działaniem
dobrze odebranym również przez rolników jest wprowadzenie szczególnego wsparcia finansowego, dopłat dla zwierząt utrzymywanych o podwyższonym dobrostanie. Chcę Państwa poinformować, że zgłosiło się do tego działania 46 tysięcy gospodarstw. To jest coś niesamowitego. W pierwszym roku mało rozpoznawanego działania. 46 tysięcy gospodarstw, które chcą utrzymywać swoje zwierzęta w lepszych warunkach. Rozrzedzone z większą powierzchnią, z wybiegami, z możliwością wychodzenia na dwór. To wszystko pokazuje, że ludzie chcą z tego korzystać. Kończy pracę zespół powołany przeze mnie w Ministerstwie Rolnictwa, który zajmuje się wypracowaniem lepszych, ponadstandardowych warunków dobrostanu dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich. Dla tych zwierząt, które hodują polscy rolnicy i będziemy starać się również w nowej perspektywie finansowej, która w bólach się rodzi w Unii Europejskiej. Jutro pan premier udaje się na Radę Europejską, gdzie będzie kolejne przybliżenie wieloletnich ram finansowych. Jesteśmy przygotowani do tworzenia Krajowego Planu Strategicznego. Chcę Państwa zapewnić, że również w tych nowych naszych podejściach do polityki rolnej również będzie dużo zachęt, dużo rozwiązań, które mają pomóc zwierzętom. Więc pomimo tych tam różnych złych słów, które padają, także pod moim adresem, hejtu, często knajackich, łajdackich wypowiedzi, jestem przekonany, że wspólnie dokonamy dużego postępu, przełomu i będziemy mogli za jakiś czas powiedzieć, że dobrze wykonaliśmy swoje zadanie. Dzień dobry Państwu. To moje pierwsze wystąpienie jako pełnomocnika, więc witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim dziękuję panu ministrowi Ardanowskiemu za stworzenie takiej funkcji jak pełnomocnik ochrony praw zwierząt, jak i to, że zostałem na tę funkcję powołany. Ja twierdzę, że zwierzęta nie mają barw politycznych. Wszystkim im się należy ochrona, wszystkim zwierzętom należy się dobre prawo. I podjąłem to wyzwanie, ponieważ chcę, żeby zwierzęta miały w Polsce lepsze prawo i były lepiej chronione. W wielu dziedzinach na pewno nie będziemy się zgadzać z ministrem Ardanowskim, ale jestem tu po to, żeby dyskutować i żebyśmy wspólnie znaleźli dobry konsensus. Ja jestem zwolennikiem przede wszystkim ekspertów w dziedzinie i takie ciało eksperckie, zespół ekspertów w tej chwili próbuję powołać. Chcę, żeby byli to ludzie z różnych gałęzi, często zupełnie przeciwstawnych. Bardzo chętnie do zespołu w tej chwili zapraszam powoli zarówno organizacje prozwierzęce, jak i stowarzyszenia związane z działalnością rolniczą. Chciałbym przede wszystkim, by pewne powolne, małe kroki, małymi działaniami ulepszyć prawo. Na początek chciałbym, żebyśmy zajęli się obowiązkowym chipowaniem zwierząt w Polsce. Na pewno to jest bardzo ważna kwestia. Przed dwoma dniami miałem spotkanie z organizacjami posiadającymi w swoim statucie zapis o ochronie praw zwierząt. Na to spotkanie w Łodzi przyjechało ponad 30 organizacji, przedstawiciele różnych organizacji od chroniących zwierzęta dzikie, a w większości zwierzęta towarzyszące. Tam okazało się, że jest wiele różnych problemów, które trzeba zacząć załatwiać, związanych na przykład ze schroniskami dla zwierząt, z wielkościami kojców, z jakością but dla zwierząt, a także to, o czym wspomniał już minister Ardanowski, edukacji, która jest szalenie ważna. Edukacji, która pozwoli na faktycznie sprawdzenie i certyfikowanie wiedzy zarówno właścicieli schronisk, jak i pomoże w edukowaniu personelu w gminach, które w tej chwili bardzo często nie wie, co zrobić z bezdomnym zwierzęciem. Wie, że są przepisy, ale nie wie, jak je wykonać. Poprzez edukowanie inspektorów w organizacjach, które zajmują się ochroną zwierząt.
Myślę, że chipowanie jest jednym z ważniejszych punktów na początek, żebyśmy wiedzieli, czyje zwierzę jest. Żebyśmy mogli zaczipować psy w Polsce, a również, co jest w planach, doprowadzić do absolutnie szerszej kastracji zwierząt niehodowlanych. Jeżeli psy nie spełniają warunków hodowlanych lub też właściciel nie chce ich hodować, to te zwierzęta powinny być wykastrowane. To jest pierwszy krok w zapobieganiu bezdomności zwierząt. Podobnie kwestia ma się w przypadku kotów, aczkolwiek tu musimy dodać, że posiadamy też koty wolno żyjące. Z wielu różnych punktów, o których rozmawiałem podczas tego spotkania, na pewno ważnym jest nie tylko kastracja, ale tak jak wspomniałem, edukacja. Ja spotykam się w tej chwili z różnymi ekspertami, nawet dzisiaj mam spotkania i z organizacjami antyfutrzarskimi i z przemysłem futrzarskim. Chciałbym poznać dwie strony, chciałbym zobaczyć, jakie są argumenty jednych i drugich i dopiero wtedy podjąć jakieś działania. Może jeśli chodzi o przemysł futrzarski, to wcale nie zakaz hodowli zwierząt na futra, a może polepszenie warunków tych zwierząt będzie dobrym pomysłem, tak jak w wielu krajach w Europie się stało, tak jak posiadają to Niemcy czy niektóre kraje, gdzie stworzono warunki, iż zwierzęta muszą posiadać odpowiedniej wielkości wybiegi i wodę, w której będą się kąpały. Spróbujmy ugryźć to z innej strony, zobaczyć, jak wyglądają stanowiska obu tych organizacji. Mam nadzieję, że będę powoli spełniał swoją funkcję i w wielu wypadkach uda się poprawić prawo dotyczące zwierząt i jestem absolutnie przekonany, że minister Ardanowski, mimo swojej groźnej twarzy, w środku jest takim facetem, który faktycznie kocha zwierzęta i naprawdę bardzo chce im pomóc. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo pytania, proszę o podchodzenie do mikrofonu i zadawanie pytań. Zapraszam. Już będziemy się jednym posługiwać. Dzień dobry, Agnieszka Jasik, Informacyjna Agencja Radiowa Polskiego Radia. Ja mam pytanie do Pana Ministra. Mówił Pan tutaj o wzmocnieniu inspekcji weterynaryjnej. W takim razie ja chciałam zapytać, co z tą ustawą weterynaryjną, którą Pan zapowiadał jeszcze zimą? Na jakim etapie są prace? Ustawa jest w pracach Rady Ministrów i będzie dalej realizowana. My, nie czekając na ustawę, przecież wiele rzeczy robimy. Państwo pamiętacie oczekiwania importerów mięsa wieprzowego z Ameryki, które zostały postawione w sposób jasny. Trzeba rozbudowywać inspekcję weterynaryjną do nadzoru nad zakładami uboju i rozbioru mięsa. To uczyniliśmy. Natomiast prace są złożone, bo to nie są łatwe tematy. Rozszerzenie o kilka tysięcy osób inspekcji weterynaryjnej, związane z tym konieczne środki, również powstrzymują szybkie wprowadzenie tej ustawy, ale nikt od tego nie odchodzi. COVID nam wiele rzeczy skomplikował, również pracę nad tą ustawą. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, choć nie jestem w stanie tego czasu precyzyjnie zdefiniować, zakończymy pracę nad tą ustawą. Bartłomiej Juszczak, kennelklub.pl. Tutaj do Pana pełnomocnika pytanie. Panie pełnomocniku, Pan jest, o ile mi wiadomo, sędzią felinologicznym i teraz takie pytanie odnośnie tych zmian ustawowych. Przepraszam sobie, to może trochę podniosę, będzie mi wygodniej. A propos zmian ustawowych w ustawie o ochronie zwierząt dotyczących konkretnie tutaj felinologii, kynologii i tej patologii, która powstała w wyniku tego, że natworzyło się kilkaset organizacji zrzeszających właśnie hodowców i kotów i psów rasowych. Do tej pory te projekty ustawy, które się pojawiały, no, w związku ze sprzecznością z prawem antymonopolowym, były rozszaskiwane i w Najwyższej Izbie Kontroli, w Biurze Analiz Sejmowych i przez wielu parlamentarzystów, bo one po prostu nie były zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, z konstytucją i z prawem Unii Europejskiej. Jaki jest pomysł na to, aby walczyć z tą patologią, która powstała w polskiej felinologii i kynologii, ale tak, żeby ten projekt, no, miał szansę zostać wprowadzony, był po prostu zgodny z prawem antymonopolowym i innymi, no, tutaj aktami prawnymi?
Proszę Państwa, ustawa, która weszła w życie w 2011 roku o ochronie praw zwierząt i wiele innych dodatkowych przepisów dało możliwość sprzedawania psów i kotów posiadających rodowody. Inne zwierzęta mogą być rozdawane. W związku z czym zamiast ukrócić proceder sprzedaży zwierząt nierasowych, spowodowało to powstanie wielu klubów i organizacji bardzo małych, które po prostu produkują rodowód na zasadzie ojciec Juziu, matka Zosia, Pekinczyk plus Ratlerek. I w ten sposób powstaje rodowód. Wtedy można sprzedać zwierzę, bo ono posiada rodowód jakiegoś stowarzyszenia. Faktycznie sytuacja jest w tej chwili kuriozalna, ponieważ tych organizacji jest bardzo dużo. Powoli myślę, że dobrym pomysłem jest sytuacja, w jakiej radzą sobie z tym felinolodzy, czyli miłośnicy kotów. Otóż powstała już w Polsce Unia Felinologii Polskiej, która jednoczy kluby, które mają odpowiednie warunki do tworzenia faktycznie prawdziwych, dobrych, opartych na wiedzy felinologicznej i naukowej rodowodów. W tej chwili w kynologii sytuacja jest jeszcze trudna, ponieważ związków kynologicznych jest też dużo, ale jest jeden bardzo duży związek kynologiczny w Polsce. Mam nadzieję, że niebawem dojdzie do rozmów Związku Kynologicznego i innych organizacji kynologicznych i również mam wielką nadzieję, że powstanie Unii Kynologii Polskiej byłoby doskonałym pomysłem na to, by sprawę tę powoli doprowadzić do końca i przeforsować możliwość wydawania rodowodów, które są konkretnym poświadczeniem genetycznej wartości zwierzęcia poprzez zrobienie tych organizacji nadrzędnych, które będą uprawnione do wydawania takich dokumentów. To jeszcze jedno pytanie w takim razie, bo tutaj sporo było mowy też o znakowaniu, o chipowaniu. Fundacja Argos między innymi podaje, że na bezdomność samych psów wydaje się już w tym momencie około 200 milionów złotych rocznie, znaczy samorządy polskie wydają, czyli de facto podatnicy. Natomiast mówił pan i pan minister o chipowaniu. Jak pokazuje przykład wielu gmin, które wprowadziło obowiązkowe chipowanie, to funkcjonuje dopiero wtedy, kiedy jest nieodpłatne, czyli kiedy samorząd za to płaci. Są wyliczenia, które mówią, że zaczipowanie wszystkich na przykład psów w Polsce i tych rasowych i nierasowych kosztowałoby bodajże 3 nawet razy mniej niż wydaje rocznie polskie samorządy wydają na utrzymanie psów w schroniskach. Czy te zmiany dotyczące chipowania będą właśnie szły w tym kierunku, żeby to chipowanie było jak najbardziej dostępne, jak najmniej kosztowne dla podatników? Czy to w tą stronę ma iść to prawo? Proszę Państwa, chipowanie wcale nie jest takie kosztowne. Chip w hurcie kosztuje około 10 zł. Natomiast nawet mniej. Natomiast spowoduje to, że wszystkie zwierzęta będą właścicielskimi zwierzętami, a nie będą bezdomnymi zwierzętami. Albo będą przynależały do osób prywatnych, albo do gmin, która ponosi odpowiedzialność za zwierzęta bezdomne. Myślę, że obowiązek chipowania, tak samo jak obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie, jest stosunkowo prosty do wprowadzenia, ponieważ tak samo jak szczepi się zwierzęta przeciwko wściekliźnie, sprawdzałoby się w tym samym momencie chip. Również istotnym jest ta baza danych, o której wspomniał minister. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ta była państwowa baza danych i wtedy nie będzie żadnych problemów, ponieważ jeśli powstanie system, w cudzysłowie teraz nazwę go chipgov.pl, to taki system będzie w stanie przechować dane i wrażliwe, i mniej wrażliwe, dotyczące wszystkich właścicieli zwierząt, psów w Polsce. Dziękuję. Dzień dobry, Ewa Zajączkowska, Hernik, portal Świat Rolnika i w sensie.pl. Ja mam dwa pytania do pana ministra. Pierwsze, panie ministrze, jakiś czas temu złożył pan taką prośbę czy wniosek do organizacji prozwierzęcych o to, żeby złożyły sprawozdania ze swojej działalności, z tego, ile interwencji dokonują, jak te interwencje wyglądają, ile zwierząt w czasie tych interwencji odbierają, co się potem z tymi zwierzętami dzieje, jak zbierane są zbiórki w internecie, chociażby na te zwierzęta chciałam się dowiedzieć. Organizacja już odpowiedziała i jak zamierzacie kontrolować te największe organizacje, o których działalności istnieje wiele wątpliwości? No tak, to jest pewnego rodzaju problem, bo przecież Państwo widzieliście również reakcję fundacji i stowarzyszeń na wysłaną prośbę o przekazanie
absolutnie potrzebnych, ba niezbędnych informacji o ich funkcjonowaniu, żeby przekazali informacje z kilku ostatnich lat. Przecież w dokumentacji każdej z tych organizacji, jak sądzę, te dane są albo przynajmniej być powinny. Ile zwierząt przez te organizacje trafiło do schronisk, ile zostało zabranych, ile z nich zostało przeznaczonych do adopcji, jakie były związane z tym koszty, ile wyniosły zbiórki społeczne, które przy tych okazjach były prowadzone. Ja jeszcze trochę czekam na odpowiedź ze strony tych organizacji, ale widząc reakcję prześmiewczą, ba, powiem szczerze, w niektórych przypadkach wręcz głupią, że wysłanie pod wskazany i zapisany w dokumentach adres pisma niepoleconego, tylko zwykłego, to pismo nie zostanie odebrane, bo skrzynka pocztowa, skrzynka na listy się popsuła, bo ślimaki w skrzynce są, bo skrzynka zgniła, w związku z tym koperta została zniszczona. No to świadczy też o poziomie intelektualnym i o uczciwości przynajmniej niektórych z przedstawicieli tych organizacji. Ci, którzy nie odpowiedzą, zostaną listem poleconym, poinformowani o konieczności złożenia takiego sprawozdania. Brak tych sprawozdań, a również poprosiłem ministra spraw wewnętrznych, który nadzoruje stowarzyszenia, i podobną prośbę wyślę, będzie wysłana podobna prośba do samorządów, które również nadzorują część organizacji. Te informacje są absolutnie niezbędne, żebyśmy wiedzieli, żeby pełnomocnik również wiedział, o jakiej skali zjawiska rozmawiamy. Czy to są ogromne ilości zwierząt, jakie są potrzebne, może te organizacje wymagają wprost dofinansowania, bo prowadzą złożoną, skomplikowaną pracę, kosztowną, i sobie od ust odejmują, więc może trzeba wręcz nawet pomyśleć o zasadach jakiegoś wsparcia publicznego dla tej ich szlachetnej działalności, ale żeby to wszystko określić, to trzeba mieć te dane. Więc jeżeli ktoś tych danych w sposób uporczywy nie będzie chciał dostarczyć, to również są określone przepisy prawne, które pozwalają go zdyscyplinować. Myślę, że każdy, kto ma uczciwe intencje, przekonanie o potrzebie swojego funkcjonowania, danych, przecież które powinny być powszechnie dostępne, to są dane, co do których społeczeństwo, podatnicy, obywatele mają uzasadniane prawo. To nikt przecież nie robi jakiejś prywatnej działalności, która jest chroniona poprzez RODO czy jakieś inne systemy zabezpieczenia danych wrażliwych. Dlatego proszę być, pani redaktor, spokojna. Te dane wyegzekwujemy. Drugie pytanie mam, bo powiedział pan, że powyborczy kurz opadł i akurat prezydent Andrzej Duda no, zdecydowanie przegonił swoich kontrkandydatów, jeśli chodzi o wieś, rolników i mieszkańców terenów wiejskich, ale no, nie do końca tak ten kurz opadł, ponieważ w internecie tworzy się ruch bojkotu polskich produktów. Ja przytoczę tylko kilka dosłownie komentarzy, które pojawiają się w internecie. Będziecie buraki ze wsi sami żreć swoje kalafiory i ubite świnie, a jak wam pieniędzy zabraknie, to wyślę wam ulotkę Dudy. To wam przyślę czek z kartonu. Niech sobie teraz sami jedzą swoje owoce i warzywa. Od dziś kupuję tylko owoce i warzywa z Unii Europejskiej. Takich komentarzy jest mnóstwo. Uważa pan, że ma to realną szansę przebicia się, to po pierwsze? Jakie to może mieć skutki ekonomiczne? I co pan w ogóle sądzi o czymś takim jak bojkot produktów polskich w chwili, kiedy borykamy się z koronawirusem? Jak ja mam skomentować głupotę? Złą wolę, nieuznawanie wyroków suwerena w postaci wyborów. Każdy ma prawo głosować na kogo chce. Ludzie na wsi, nie tylko rolnicy, w zdecydowanej większości, a rolnicy w przytłaczającej większości, oddali swój głos w drugiej turze wyborów na Andrzeja Dudę. Nie na obietnice, zresztą bardzo mgliste i nieprecyzyjne, świadczące o dużej niewiedzy odnośnie najważniejszych problemów rolnictwa ze strony pana Rafała Trzaskowskiego. Rolnicy
ocenili funkcjonowanie 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy i, co jest naturalne, funkcjonowanie rządów Prawa i Sprawiedliwości i uznali, że chociaż problemów jest wiele, błędy również były, to jednak jest to realizacja obietnic wyborczych, realizowanie tych zadań, które sobie Prawo i Sprawiedliwość postawiła, które prezydent wspiera, inicjuje, koryguje. Przecież było szereg inicjatyw prezydenckich również. Więc kwestionowanie prawa obywateli, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czym się zajmują, do wyrażenia swojej woli politycznej jest głębokim niezrozumieniem demokracji. Świadczy również o jakiejś bucie i arogancji, która niestety już po wyborach może powinna się skończyć, ale dalej gdzieś funkcjonuje. Apelowanie o to, żeby ukarać rolników poprzez bojkot polskiej żywności, zasługuje absolutnie na potępienie. To jest apel moim zdaniem nieskuteczny, ponieważ Polacy rozumieją, że polska żywność ma wysoką jakość, rozsądną cenę. Rozwija się cały potężny ruch konsumencki świadomego kupowania polskich produktów. Patriotyzm konsumencki jest wyznacznikiem naszych czasów i przynosi ogromne już efekty. Kolejne instytucje wspierają nasze działania zachęcające do kupowania polskich produktów. Artyści, sportowcy, ludzie wybitni, nie celebryci znani z tego, że są znani, tylko ludzie wybitni, sami się zgłaszają, bo chcą się zaangażować do promowania polskiej żywności. Nie chcą za to żadnych pieniędzy. Jestem im za to wdzięczny. A że są różni, już nie chcę złych słów używać, żeby tych emocji jeszcze dalej nie podkreślać, ale ludzie, którzy chcą karać Polaków, nie rolników, karać Polaków odejściem od polskiej żywności, mogę tylko współczuć. Mamy otwarty rynek, absolutnie otwarty rynek, nigdy go nie będziemy zamykali. Konsumenci świadomie będą decydowali o tym, co chcą kupić. Jestem przekonany, że żadnego bojkotu polskiej żywności nie będzie. Ten bojkot jeszcze dotyczy regionów, które w większym stopniu niż inne wsparły prawicę, wsparły Prawo i Sprawiedliwość, wsparły prezydenta Dudę. To jest, proszę Państwa, coś jeszcze głupszego. To znaczy tak, mamy dalej brnąć w podział, mówiąc tak, nie będę wypoczywał na Podkarpaciu, chociaż w ostatni weekend rekordy biła Solina i Polańczyk. Było największe zgromadzenie Polaków, którzy chcieli tam odpoczywać i mają w nosie wytyczne czy zalecenia osób związanych z opozycją, tych rozgoryczonych, rozczarowanych zwolenników pana Trzaskowskiego, ale gdyby chcieć na zasadzie jakiegoś rewanżu, jakiejś odpowiedzi, to co, wzywać Polaków do tego, żeby unikali zakupów w dużych miastach, które głosowały na Trzaskowskiego, żeby nie udawać się na zakupy do galerii w Warszawie czy w innych dużych miastach, żeby bojkotować wyższe uczelnie czy szkoły w dużych miastach, bo one głosowały za Trzaskowskim, czy zaapelować do ludzi, żeby nie jeździli nad polskie morze do województwa pomorskiego czy zachodniopomorskiego, czy na Kaszuby, czy gdziekolwiek, tylko dlatego, że tam od wielu lat Platforma Obywatelska ma większą popularność. No przecież w tej głupocie jakieś opamiętanie musi być. Dziękuję za to pytanie. Mnie jest po prostu wstyd i przykro, że wśród Polaków są osoby, które do takich głupich apeli są skłonne. Dziękuję bardzo. Czy macie jeszcze Państwo pytania? Jeżeli nie... Jeszcze jedno zdanie, Pani redaktor. Serdecznie jeszcze raz dziękuję Panu Albertowi i chcę, bo
Ja widziałem również w jednym z wywiadów, chyba OKO.press właśnie, taka próba poróżnienia. Ale pan ma inne zdanie, Ardanowski ma inne zdanie. A czy on na panu coś wymusi? A co, jeżeli będzie konflikt poglądów? Proszę państwa, ludzie głupi uważają, że wszystko wiedzą. Ci mądrzejsi szukają innych mądrych po to, żeby się od nich czegoś nauczyć. Ja bym chciał być do tej drugiej grupy zakwalifikowany. Dlatego bardzo się cieszę i zawsze mi zależy na tym, żeby byli ludzie, którzy mają określone poglądy, mają wiedzę i poglądy. I dopiero w ucieraniu tych poglądów spróbujemy znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązania. Bardzo dziękuję.